Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejną recenzję perfumową. Teraz będzie dosyć gorący okres, jeśli chodzi o testy perfum, ponieważ wziąłem się za zamawianie zapachów, które już są na wykończeniu, które są ciężko dostępne, które zbliżają się ku końcowi produkcji i generalnie zapachy, które już są wycofane i gdzieś są jeszcze resztki dostępne. Wiadomo, nie wszystkie takie zapachy będą, ale większość z nich taka właśnie będzie. Jak pamiętacie, mówiłem Wam, że chciałbym skolekcjonować serię od marki Alexander J, ale na razie muszę się z tym wstrzymać, dlatego że nie chcę przegapić, aby te zapachy, które już po części zamawiam, podrożały albo całkowicie zniknęły z rynku, ponieważ teraz już z perspektywy czasu wiem, że był to zły pomysł niekolekcjonowania perfum, ponieważ są trzy zapachy, których bardzo żałuję, że już nie ma. Na szczęście jeden z nich powrócił, troszeczkę w bardziej odświeżonej wersji, ale dalej myślę, że jego jakby charakter jest zachowany. Natomiast dwa zapachy dalej są niedostępne, ale wyczaiłem fajny zamiennik, który podobno jest dosyć zbliżony do tych wycofanych zapachów. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również go zamówię. Dlatego osoby lubiące unboxingi, recenzje zapachów będziecie teraz mieli co oglądać, ponieważ trochę tych filmów będzie. Postaram się, aby tego typu filmy wpadały teraz dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Dlatego myślę, że fajnie spędzimy sobie ten czas, omawiając bardzo ciekawe zapachy. Będą to zapachy bardzo stare, będą to zapachy dosyć nowe, ale generalnie myślę, że wszystkie z nich będą klasycznymi, fajnymi cudeńkami, które myślę, że warto zwrócić uwagę. Dziś na tapetę weźmiemy sobie zapach od marki Molinar. Zapach nazywa się Habanita, czyli z hiszpańskiego Habana, czyli miasto na Kubie, stolica Kuby. Natomiast tu mamy zdrobnienie, czyli Habanita, czyli mała Hawana. Natomiast można również słowem Habanita określić młodą dziewczynę z Hawany. Czy jest to zapach Kuby zamknięty w butelce perfum? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu, więc jeżeli Was temat tego zapachu interesuje, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Moi drodzy, to cudo, które trzymam w dłoni, bardzo dużo nerwów mnie kosztowało zdobycie tego zapachu, ponieważ ten zapach jest dostępny na stronie marki Molinar w limitowanym opakowaniu, a to dlatego, że ten zapach skończył właśnie 100 lat. Może nie konkretnie ten, ponieważ jest to dosyć nowa odsłona, natomiast cała idea zapachu Habanita jest już 100-letnia, także zapach wiekowy, bardzo klasyczny, zapach stylu art deco. U mnie dalej, mimo że nie byłem na Kubie, to lubię słuchać kubańskiej muzyki, lubię ten kubański klimat, który tam panuje, oglądając tego jakieś filmy. Wiadomo, każde miasto i każdy kraj ma te gorsze strony, wiadomo, że na filmach pokazujemy te lepsze, ale ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że na Kubie różnie się dzieje. Natomiast jeżeli wypowiadam Kuba bądź Hawana, to mam w głowie właśnie ten klimat takich lat 20., 30., 40. nawet. Generalnie cały czas jakby na myśl przywołuje mi te takie stare czasy na Kubie, a nie te obecne. Dlatego mega byłem ciekawy tego zapachu. Bardzo chciałem ten zapach posiadać, natomiast z tego co widziałem, jest on niedostępny albo bardzo drogi. Natomiast mi udało się go upolować w mega korzystnej cenie. Dosłownie praktycznie jak za darmo, więc ten zapach jest już ze mną i bardzo się cieszę. Była to po prostu miłość od pierwszego powąchania. Już Wam pokazuję z bliska, jak wygląda opakowanie oraz zrobię unboxing, jak wygląda butelka w środku. Samo opakowanie Habanity jest takie lekko gumowane, ciężko tak to określić, ale karton jest taki gumowany, matowy. Natomiast tu widzicie, na dole odbijają się takie panie, które sobie siedzą. Te panie również będą na butelce perfum. Z tyłu mamy krótką informację na temat samej historii zapachu Habanita. Pod spodem oczywiście kod kreskowy, wszelkie takie najważniejsze informacje. My przechodzimy do unboxingu. W środku bardzo fajnie jest to zrobione, ponieważ mamy czerwony kartonik. Przed Wami czarna gumowana butelka zapachu. Na dole mamy panie, które znajdują się na opakowaniu i idzie to wszystko dookoła. Bardzo ciekawie to wygląda. Bardzo butelka mi się podoba, jest prosta. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale korek Wam tu pokażę. Też ma takie tłoczenia na sobie.
Naprawdę butelka wygląda ciekawie. Z ciekawostek powiem Wam, że butelkę zaprojektował René Lalique. Jak wiecie, Lalique słynie ze swoich kryształów, ze swoich ozdób do domu, jak również z fajnych perfum. Przejdźmy do samego zapachu. Zapach jest naprawdę niezwykły. Bardzo taki balsamiczny, mroczny, dosyć ciężki, ale jednocześnie ma w sobie tą taką elegancję i klasę. Bardzo stary zapach. W jakimś stopniu troszeczkę przypomina L'Heure Bleue, niebieską godzinę od Guerlain. Natomiast niebieska godzina, mógłbym się opowiedzieć, że jest dużo lżejszą wersją od Avanity. Szukałem informacji na temat inspiracji stworzenia tego zapachu i znalazłem ich kilka. Pierwszą z nich jest to, że tym oto zapachem, może nie konkretnie perfumami, natomiast taki zapach był używany do perfumowania cygar. Uważam, że jest to ciekawe zjawisko, ponieważ ja nie przepadam za papierosami i wyrobami tytoniowymi generalnie i słysząc takie zdanie i znając ten zapach, mógłbym śmiało zostać nałogowym palaczem, jeżeli tak by pachniały papierosy i tak by pachniały cygara, które były właśnie perfumowane tego typu wonią. Druga natomiast ciekawostka na temat tego zapachu, jest to zapach, który stworzony był w stylu Art Deco, czyli w stylu tego starego Hollywood, czyli mniej więcej lata 20. Bardzo ciekawy okres. Generalnie ten zapach był dedykowany dla pań, które zaczęły palić wtedy papierosy na tych długich lufkach. To wszystko miało jakby sens, ponieważ no, cygara były tym perfumowane. Bardzo ciekawy koncept. Szukając więcej informacji na temat tego zapachu, czy zapach jest typowo inspirowany Havaną, czy zapach zupełnie ma inne znaczenie, dosyć ciężko, przyznam szczerze, szukało mi się tych informacji, ponieważ za wszelką cenę starałem się poszukać informacji na temat tego, żeby ten zapach był inspirowany Havaną. Jedyne co, to właśnie te cygara, które no, większość pochodzi z Kuby, prawda? Natomiast jeszcze taka druga ciekawostka, to właśnie dla silnej, mrocznej kobiety wampa z czerwonymi ustami. Tak można by było określić ten zapach. Przy okazji tego filmu chciałbym podzielić się z Wami taką moją refleksją. Właśnie nasunęła mi się ona podczas szukania informacji na temat inspiracji do stworzenia tego zapachu. Brakuje mi w takich fajnych, charakterystycznych zapachach, albo też i w tych starszych retro zapachach, brakuje mi opisu perfum. Jest zapach stworzony, jest zawsze napisane dla kogo, na jakie okazje może się sprawdzić, jakie ma nuty, co tam możemy wyczuć. Natomiast brakuje mi takich typowych inspiracji. Bardzo fajnie by było poznawać taką historię tych perfum, dlaczego zostały stworzone, co kogoś zainspirowało do stworzenia tego zapachu, dlaczego akurat właśnie to. Fajnie by się czytało tego typu teksty i jednocześnie w jakimś stopniu uważam, że częściej ludzie zakupiliby dany zapach ze względu na właśnie ten opis i na tą inspirację. Natomiast w dzisiejszych czasach bardzo mi tego brakuje, bo jest dużo zapachów mega ciekawych, natomiast nie znajdziemy, co przyświecało autorowi w stworzeniu tego zapachu. No i niestety nad tym ubolewam. Natomiast tutaj wystarczająco mam informacji, zapach jest cudowny, tak jak mówiłem, mroczny, balsamiczny. Na niektórych wybija się taki mydlany zapach, zapach balsamu, czyli generalnie można go określić jako taki pudrowo-przyprawowy zapach, lekko orientalny, ale orientalny w takim starym art deco stylu, nie w orientalnym arabskim. Bardzo ciekawa kompozycja. Powiem Wam, że na skórze zostaje nieziemsko długo. Zapach cały czas ze mną chodził, cały czas gdzieś się unosił. Ja go przetestowałem sobie raz na ręku. Ani razu jeszcze go nie testowałem globalnie, ale psiknąłem sobie na dłoń i powiem Wam, że ten zapach cały czas gdzieś wyczuwałem z wiatrem. Molinard ma jeszcze dużo innych zapachów, które są takie typowo z naciskiem na jeden składnik. Ja wysuwam cięższy kaliber w postaci Avanity, która jest, można powiedzieć, taką mega intensywną, konkretną kompozycją. Perfumy powstały w 1921 roku, czyli tak jak na początku wspomniałem, obchodzimy stulecie tego zapachu. Natomiast ta wersja wody perfumowanej, ponieważ pierwsza wersja była wodą toaletową, została wydana w 2012 roku, czyli jak widzicie, dosyć świeża kompozycja. Natomiast sama idea, kompozycja zapachu na pewno została zmieniona, na pewno nie jedną reformulację ten zapach przeszedł, ale wydaje mi się, że aż tak mocno się on nie zmienił, ponieważ czuć w tym zapachu tego ducha retro, czuć w tym zapachu tą taką mroczność, czuć w tym zapachu
inność i generalnie coś, czego dzisiaj już nie ma w perfumach. Dlatego ja nie przejmuję się tym, że była reformulacja, ponieważ zapach bardzo mi się podoba, jest bardzo trwały. Czuć, że jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony i zblendowany. Myślę, że jest to perełka cacuszko 75 ml. Myślę, że jeżeli lubicie takie hardkorowe, dziwne, mocne, mroczne wonie, to myślę, że warto się zainteresować, bo zapach z takich normalnych miejsc po prostu znika z półek. Więc myślę, że warto się tym zainteresować, ewentualnie zamówić na stronie oryginalnej Molinard. Z racji, że jest stulecie tego zapachu, marka wypuściła taką limitowaną pewnie wersję flakonu na jakiś czas. Jest cała czerwona. Mi bardziej podoba się wersja czarna, dlatego bardzo cieszę się, że ją mam. Powiem Wam, że jestem tak podekscytowany tym zapachem, że zapomniałem Wam powiedzieć, jakie nuty znajdują się w środku. Tyle o tym zapachu chciałbym opowiedzieć Wam. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu było to chociaż składne, chociaż wydaje mi się, że niekoniecznie. Natomiast całą ideę poznaliście. Natomiast przeczytam Wam, co znajduje się w środku, bo kompozycja jest naprawdę bardzo ciekawa i rozbudowana. Myślę, że kiedyś była jeszcze bardziej rozbudowana, natomiast no, czasy są jakie są, że wszystko trzeba uregulować, czegoś nie można używać, czy coś trzeba zastąpić i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejszy skład Avanity z roku 2012 brzmi następująco. W nucie głowy znajdziemy Mastix, Geranium oraz Petit Grain. W nucie serca znajdziemy gałkę muszkatołową, heliotrop, wetyverię, ylang ylang, cedr, róże staj, mimozę oraz jaśmin. W nucie bazy natomiast znajdziemy wanilię, bursztyn, drzewo sandałowe, mech dębowy, piżmo oraz paczulę. Jak mogliście usłyszeć, składników było bardzo dużo i powiem Wam, że wąchając to z korka, ciężko jest tak naprawdę rozróżnić pojedyncze nuty. Natomiast tak jak ja Wam mówię, jest to taka balsamiczna, mroczna wersja mydła starego Dove, ale w bardzo eleganckim, bardzo wyrafinowanym stylu, połączona z pudrowością i z przyprawami i z delikatną nutą retro orientu. Bardzo mroczna, ciekawa kompozycja właśnie dla osób, które lubią tego typu dziwne zapachy. Teoretycznie dla kobiety wampa z czerwonymi ustami, natomiast tym się zupełnie nie przejmujcie, ponieważ zapach jest uniseksem. Takie kiedyś przyświecało stwierdzenie do tego, natomiast czasy się zmieniają. Lubimy to coraz różniejsze wonie, więc myślę, że śmiało panowie możecie również spróbować tego zapachu, ponieważ myślę, że naprawdę zrobicie wrażenie w otoczeniu. Podsumowując, zapach Avanita od Molinard nie jest zapachem dla każdego. Na pewno będzie to zapach dla ludzi o mocnych nosach, o mocnych nerwach w noszeniu tego zapachu, ponieważ dosyć mocny ogon za sobą zostawia. Bardzo lubię, kiedy w zapachach jest napisana historia, tak jak w tym przypadku. Inspiracją do stworzenia były cygara, które perfumowane były tego typu zapachem. Wiadomo, że nie tymi perfumami, natomiast takim aromatem oraz generalnie całość, żeby dopiąć, że cygara są z Kuby, nazwa jest Avanita, ewentualnie to tłumacząc w drugi sposób, czyli po prostu dziewczyna z Hawany. Bardzo ciekawa kompozycja i myślę, że jest warta uwagi, więc jeżeli lubicie tego typu wonie, to koniecznie sięgnijcie po te pozycje. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zaczynamy z kopyta serię o testach perfum. O testach perfum, które będą miały bardzo ciekawe ceny, będą nietypowymi zapachami, więc myślę, że tematyka jak najbardziej odpowiednia do mojego kanału, czyli zapachy inne, zapachy nietypowe, zapachy dziwne, a jednocześnie w bardzo ciekawych cenach na każdą kieszeń, także myślę, że warto ze mną zostać teraz przez najbliższe tygodnie, ponieważ będziemy sobie testować co rusz ciekawsze kompozycje. Dlatego jeżeli film się Wam podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!